Nie trzeba mieć doktoratu z filmoznawstwa czy antropologii, żeby dostrzec podobieństwa między opowieściami o herosach i kinem superbohaterskim. Oczywiście stwierdzenie, że uniwersum Marvela czy DC jest dzisiejszą mitologią, będzie trochę na wyrost, bo jednak pewne elementy istotne dla mitu, jak chociażby jego funkcja religijna, nie mają swojego odpowiednika w kinowych superprodukcjach. Ale podobieństwa są nie do przeoczenia i bynajmniej nie kończą się na adaptowaniu przez scenarzystów struktury campbellowskiego monomitu. Zresztą sam Jerry Siegel, twórca Supermana, a więc pierwszego superbohatera sensu stricto, wśród inspiracji dla jego herosa wymieniał m.in. Samsona i Herkulesa. W każdym razie trudno nie zgodzić się z Jeffreyem Johnsonem, że zarówno mitologia, jak i kino superbohaterskie dają nam wgląd w system wartości, fobie i nadzieje społeczeństwa, które utożsamia się z danymi opowieściami i mogą one służyć za rodzaj zwierciadła, w którym odbija się zbiorowa świadomość. Jednym z filmów, które w ostatnich latach zdominowały na jakiś czas naszą wyobraźnię, był bez wątpienia Deadpool. Zatem co popularność śmieszka w czerwonym spandeksie mówi nam o nas samych? Dlaczego nie wiem, czy się tym martwić, czy cieszyć? I czemu druga część filmu była odrobinę gorsza od pierwszej? O tym pomówimy dzisiaj. I obiecuję, ani słowa o czwartej ścianie, bo o tym mówią i piszą wszyscy i wszędzie, więc szkoda czasu. Podtrzymajmy jeszcze na chwilę te paralele między mitologią a kulturą superbohaterską. W wielu postaciach Marvela można dostrzec mniej lub bardziej wyraźne pokrewieństwo z rozmaitymi herosami i archetypami. Kapitan Ameryka to w zasadzie krzyżówka Prometeusza i Herkulesa, zresztą sam Herkules też się w zeszytach Marvela przewija, Tony Stark pewnie dogadałby się z Odyseuszem, no niedaleko pada Thor od Thora, a Nick Fury to w filmowych Avengersach postać bliska homerowskiemu Nestorowi. Trudniej wskazać taką konkretną genealogię dla Deadpoola, jednak jeśli przerzucić to na wyższy poziom ogólności, z pomocą przychodzi nam kategoria archetypu Trickstera, w mitach indiańskich reprezentowana przez kojota lub kruka, w afrykańskich przez pająka Anansi, a w greckich najbliższy będzie chyba Hermes tudzież rzymski Merkury. Trickster, tłumaczony na nasze jako przehera, oszust czy błazen, to istota balansująca na granicy obowiązującego porządku, nie wzdrygająca się przed jego łamaniem, przekraczająca granice norm społecznych i dobrego smaku. Postać, która kantuje, kłamie, ale też śmieje się i wygłupia. Słowem, to kontrast dla pomnikowych, wzniosłych, szlachetnych bohaterów. Jeśli heros zajmuje się ratowaniem ludzkości, Trickster urządza zawody w, nie wiem, szczaniu na odległość. William Hines wskazuje 6 cech charakterystycznych dla tego typu postaci mitycznej. Upraszczając będą to: ambiwalencja i paradoksalność, czyli łączenie w sobie przeciwieństw, tego co dobre i złe, mądre i głupie, piękne i wstrętne, nadludzkie i zwierzęce. Bycie kpiarzem i blagierem. Zmiennokształtność, przy czym może być ona rozumiana dosłownie jako pewna nadprzyrodzona zdolność, ale łapie się tu też na przykład skłonność do przebieranek czy podszywania się pod innych. Tendencja do obracania sytuacji o 180 stopni. Sprawiania, że zjawiska przekształcają się w swoje przeciwieństwa. To, co patetyczne, nagle przechodzi w komizm. Komizm w patos. Rozpacz w śmiech. Śmiech w rozpacz. I tak dalej. Funkcjonowanie na granicy ludzi i bóstw. Dostęp do obu tych światów i bycie mediatorem między człowiekiem a Bogiem. Skłonność do improwizacji w dążeniu do celu i kreatywnego łączenia niespójnych elementów. Trickster może, ale nie musi przejawiać wszystkich tych cech. I w Deadpoolu faktycznie można znaleźć wspomniane elementy, pomijając może rolę pośrednika między bogami a ludźmi, bo to jednak kino, a nie religia. No nie trzeba Sherlocka, żeby wywnioskować, że postać charakteryzowana przez takie cechy raczej nie będzie uosobieniem ponadczasowych, społecznie pożądanych wartości. I faktycznie podstawowym elementem konstrukcyjnym postaci Poola jest cynizm, czyli odrzucenie praktycznie każdej wykładni aksjologicznej, która mogłaby nadać sens jego historii. Bo w imię czego walczy Wade Wilson? W imię dobra, cokolwiek to znaczy? No nie wiem. O sprawiedliwość społeczną? Honor? Nie bardzo. Miłość? No niby może trochę. Ale powiedziałbym, że raczej w wymiarze hedonistycznym. W gruncie rzeczy wszystkie wartości idą w odstawkę. Pozostaje tylko odbijający się w pustce, wszechporażający śmiech. A gdy on już wybrzmi, nie pozostaje nic. Na początku powiedziałem, że kino odzwierciedla stan zbiorowej świadomości. Sprawa jest jednak bardziej złożona, bo kino jednocześnie tę świadomość kształtuje. Jak to ujął w jednym z wywiadów Jacek Dukaj, kultura masowa dziś człowieka robi i w skali cywilizacyjnej ja to rozumiem dosłownie, to znaczy człowiek i świat to będzie to, co akurat okaże się najmodniejsze, najatrakcyjniejsze jako człowiek i świat. Jaki model fikcji o człowieku i świecie okaże się najbardziej zaraźliwy? To dlatego fenomen cynicznego Deadpoola, jego popularność i nieodparta charyzma są dla mnie niepokojące. Ale to nie tak, że ja dostrzegam ziejącą gdzieś pod tą komedią pustkę i podczas seansu siedzę nachmurzony, pomstując pod nosem. Przeciwnie, te filmy są przezabawne i ja też śmiałem się w głos niemal cały czas. Więcej, Deadpoolowe podejście do życia jest dla mnie szalenie stylowe i któż nie chciałby tak umieć. Chociaż zapewne ta fascynacja wynika poniekąd z faktu, że w wersji kinowej ciemna strona Poola jest dość mocno zatuszowana i nie pokazuje się chociażby jego okrucieństwa wobec ślepej Al. W każdym razie niech pierwszy rzuci kamieniem, kto uważa, że Deadpool nie jest postacią charyzmatyczną. Więc to nie tak, że jadę tu filmy, bo były oczywiście świetne. Niemniej mimo, że tak dobrze bawiłem się w kinie, a może właśnie przez to, że tak dobrze się bawiłem, nie do końca wiem, jak podejść do śmieszka w czerwonym spandeksie. Bo czy jego popularność nie wynika z tego, że odzwierciedla nas wierniej niż inni herosi? I czy odpowiada nam obraz siebie, który oglądamy, gdy okazuje się, że bohaterem, który w ostatnich latach najbardziej zarezonował z naszymi wartościami, jest koleś, który właśnie rozmontowuje cały system aksjologiczny? Bo utożsamiamy się tu nie z aroganckim, ale jednak filantropicznym
utopijnym Tonym Starkiem, nie z honorowym i wiernym Kapitanem Ameryką, nie z odpowiedzialnym za swoich poddanych Torem, ale z Deadpoolem, który drwi z wszystkiego i wszystkich, bawi się cierpieniem cudzym i własnym, żyje w sztucznym świecie ze świadomością sztuczności tego świata i bawi się również nią. A Teńczyk na Agorze, zapytany po co żyje, mógłby powiedzieć, że dla dobra polis. Średniowieczny mnich, że na chwałę Bożą. XIX-wieczny powstaniec, że dla ojczyzny. A człowiek deadpooliański? Dla śmieszków i dobrej bani? Jeśli prognozy Dukaja są słuszne i jeśli model tożsamości bliski Wilsonowemu okaże się najbardziej przekonujący, czy nie jest to droga do ugrzęźnięcia w cynicznym rechocie? Do, jak to ujął Neil Postman, zabawienia się na śmierć? I ja mam świadomość, że brzmię teraz jak gość, który ma strasznie sztywny kij w dupie i kręci dramę w oparciu o film, o którym już mało kto myśli. Ale czy właśnie to, że nie możemy już poważnie mówić o wartościach, nie narażając się na śmieszność i oskarżenia o sztywność, nie jest poniekąd dowodem, że faktycznie zaczynamy żyć w świecie, którego figurą i uosobieniem jest trickster? Ja wiem, że wobec nadmiaru powagi zawsze kusi stwierdzenie I don't give a fuck, ale może jednak to nie jest najrozsądniejsza droga i tego fucka jednak czasem dać należy. Dobra, tyle na temat obaw i tego, dlaczego Deadpool i jego popularność może niepokoić. Teraz w drugą stronę. Bo może moda na pula jest właśnie czymś pożądanym i należy się nią cieszyć. Zresztą narzekanie na czasy współczesne i ich zepsucie w stosunku do wyidealizowanej przeszłości to historia stara jak świat i już choracy narzekam na ówczesną młodzież. A mity tricksterskie są skądinąd jednymi z najstarszych towarzyszących ludziom opowieści i pełnią wiele istotnych funkcji, w tym, jak twierdzi Jung, terapeutyczną. Przede wszystkim być może popularność Deadpoola wynika nie z tego, że nasze czasy tak upadły i zwątpiły w wartości, ale po prostu z tego, że postać skłócona sama ze sobą, która kompromituje się, wygłupia i ulega doraźnym bodźcom, jest nam zwyczajnie bliższa. Bo taki właśnie jest człowiek, nieracjonalny, pełen sprzeczności, często głupawy i targany emocjami. Może z bohaterem niskim łatwiej nam dzielić opowieść niż z pomnikowym Kapitanem Ameryką. I kloaczny humor Wilsona lepiej z nami współgra niż inteligenckie docinki Starka. Tym między innymi tłumaczy się popularność i wszechobecność archetypu trickstera w rozmaitych społecznościach. Jest bliższy człowiekowi niż wyniosłe bóstwa, więc ludzie lubią o nim opowiadać. Ponadto postać trickstera stanowi rodzaj wentylu bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy świat, który nas otacza, staje się zbyt opresyjny, kultura zbyt pompatyczna, wzorce zbyt niedosiężne, trickster pozwala choć na chwilę odreagować cały ten patos, pełniąc podobną funkcję jak niegdyś karnawał. Druga sprawa, jak zauważył Paul Radin, badacz kultur indiańskich, uchodzący poniekąd za odkrywcę tej figury mitycznej, trickster jest postacią, która nie wyznaje żadnych wartości moralnych ani społecznych, a mimo to przez jego działanie wszystkie wartości zaczynają istnieć. Na jakiej zasadzie jest on twórcą wartości? William Hines i William Doty zwracają uwagę, że przekraczanie granic przez trickstera paradoksalnie pełni bardzo ważną rolę podtrzymującą te granice. Ich złamanie pozwala dokładniej wyznaczyć, gdzie one przebiegają. Dopiero naruszenie tabu pozwala odczuć, że to tabu istnieje i z jakimi konsekwencjami wiąże się jego złamanie. Najlepiej widać to chyba w scenie z drugiej części Pula, kiedy Wilson żartuje z pluszaka przy pasie Cable'a, pamiątki po jego zamordowanej córce. Pełny kinowizów, nie zaśmiał się nikt. Kilka osób może szybciej wypuściło powietrze nosem. Nie dlatego, że sam żart nie był śmieszny. Po prostu zbyt mocno naruszał granice tego, na jakie śmieszki dajemy przyzwolenie. W każdym razie, trickster, w tym przypadku Deadpool, poprzez zaprzeczanie wartościom, paradoksalnie potwierdza ich istnienie. No i jest jeszcze trzeci argument na korzyść Deadpoolowego cynizmu, bo kto powiedział, że dotychczas podtrzymywany przez nas system wartości nie powinien zostać rozmontowany? Może ta dekonstruująca tendencja, której przejawem jest Wade Wilson, to etap konieczny dla zbudowania czegoś nowego? Może Deadpool jest trochę takim niczeańskim nadczłowiekiem, który doprowadzi do przewartościowania wszystkich wartości i sprowadzając zagładę na to, czemu dotychczas hołdowano, stworzy grunt pod coś nowego, czego jeszcze nie znamy i nie rozumiemy, ale co narodzi się dopiero po upadku dawnego porządku i miejmy nadzieję będzie czymś lepszym. I wprawdzie mnie ta wizja trochę niepokoi, ale zapewne dlatego, że sam jestem zanurzony w tym systemie wartości, który miałby ustąpić. No i generalnie okresy przetasowań zazwyczaj nie są najspokojniejszymi etapami historii. Niemniej to, co dla mnie jest źródłem niepokoju, dla innych może być źródłem nadziei. Bo Deadpool poniekąd jest takim przypomnieniem, że wszystko, co jest dziełem człowieka, da się rozmontować i poskładać na nowo. Wszystko jest tymczasowe i umowne. I to właśnie trickster umożliwia pomyślenie nowego świata, więc poniekąd otwiera nam przyszłość. Okej, to teraz jeszcze króciutko o tym, czemu uważam, że Pul 2 był nieco gorszy od jedynki. Otóż dlatego, że odsunął się trochę od tricksterowości swojej pierwszej części. Bo w filmie z 2018, jak trafnie zauważyła ekipa kanału Wisecrack, Wade Wilson poniekąd wyłamuje się z cynizmu i znajduje jakieś wartości. Raz, że w rodzinie, o czym film mówi wprost, ale dwa, że w ogóle druga część przedstawia Deadpoola jako kogoś, kto jest już bohaterem, czy przynajmniej dąży do bycia nim i działania na rzecz dobra, nawet jeśli metody tego działania pozostają etycznie wątpliwe. Wobec tego druga część w pełni zachowuje swój humor i akcyjniakowość, nadal jest satysfakcjonującym widowiskiem i obezwładniającą rozrywką, ale moim zdaniem trochę ubożeje na wyrazistości. Bo gdy Deadpool zaczyna w coś wierzyć, jako postać paradoksalnie traci jakiś wymiar, trochę płycieje. No i nie da się przeoczyć, że Pul 2 gubi też sporo z początkowego impetu, nazwijmy to formalnego. Bo mocną stroną pierwszej części było nowatorstwo nabijania się z superbohaterskich klisz i samego medium filmowego. Ale po części z 2016 nabijanie się z klisz i medium samo stało się kliszą. I to, co zaskakiwało i bawiło w jedynce, w dwójce jest już czymś oczekiwanym, tymczasem sednem humoru jest przecież zaskoczenie.
A co ty sądzisz o tym wszystkim? Widzisz Deadpoola bardziej jako uosobienie stagnacji, miniaturę ludzkości, która przestała wierzyć w cokolwiek i ogłupia się zabawą, bo utonęła w cynizmie, czy przeciwnie? Jako zwiastun na czegoś nowego, świeżego, co pozwoli odstawić zramolałą przeszłość do lamusa i pomyśleć inną przyszłość? A może to po prostu dobre widowisko, które pozwala odreagować opresyjność naszej codzienności i pompatyczność innych superbohaterów? W każdym razie daj znać w komentarzu. A jak nie masz czasu albo chęci machnąć zdania czy dwóch, podziel się tym filmikiem ze znajomymi i pozwól Deadpoolowi stać się czymś więcej niż tylko dwugodzinną rozrywką. No i jak zawsze śledź kulturę. Tyle ode mnie, twój ruch.